Poglądajmy sobie stare rzeczy, sentymentalna podróż przeszłość, Ca czas na to, nawet się szkoła zaczyna to idealny moment. Spartiacx. Gniotek jest, jest, nawet ma te włoski. Takiego miałem gniotka, albo takiego luj. O, o takiego. O. No i co wiecie co to jest? To jest kozak rzecz. Miałem takiego na zielonej szkole, kupiliśmy sobie we trójkę z kolegami. We trójkę, we trójkę. albo czwórkę, luj, nie, nie wiem. I mi się rozprół I go pochowaliśmy pod szkołą właśnie. ja już pewnie się jakoś to rozłożyło gówno, ale nie, plastik się nie rozkłada. To się nie rozłożył, bo to jest generalnie taki jakby balon w środku z mąką, ale to nie jest balon, ale jest. Teraz takie gówno robią. O, zobacz, gówno, nie? Gówno. Główne, żeby na miniaturze na YouTube było. A to Jezus. Gniotki. Gniotek. Gniotek. Co to za gówno jest? Co to za gówno tu sprzedajesz arbuza jakiegoś śmieciu? Gdzie są gniotki? Oletani, ja pierdziu, ale ja ale schemów zamówię. Jezus zdychę tylko. Tak to on. A to nie. Zadyszkę. W sumie te, te gniotki były chyba za piątkę, albo jeszcze taniej, no ale za dychę są teraz, bo wiesz, za sentyment się płaci. Tylko 9,90... 9,90 za cały komplet 5 sztuk gniotków! Ja... Jezu, 5 sztuk, tam jest 5 sztuk gniotków! A, luj, muszę to kupić. Kupię to i na następnym... Nie, bo to zanim mi to przyjdzie. Nie na następnym streamie, ale będzie. Będzie gniotek na streamie za jakiś czas. Zamówię to dzisiaj po streamie. Nie wiem, co jeszcze było, jak się było małym. Zróbmy, czat, sentymentalna podróż. Ja z dzieciństwa pamiętam gniotki, a wy co pamiętacie? I nie mówcie mi, że Ksajo pamiętacie, bo macie 5 lat. Proszę. A nie, to ja też miałem wtedy. No ja Tibię grałem, zobacz. Tibia. Pamiętasz tą grę? Mordo. To nadal w sumie istnieje. To, tak wygląda typie? Bakugan, no dobra. Bakugan, jako ja że ale mało. No to są te takie spinery, tak? Bo ja pamiętam spinery, pa. Spinery. Wpisujesz. O! Nie to gówna! Puć na mordę, blowek! E, czyli ten. E, to o to mi chodziło. Pamiętacie to? To jest dopiero stara rzecz. Starsza niż ty. Pewnie i ja. Bajka stworzona na potrzeby marketingu. Ktoś pamięta spinery? Demotywatory Ale były też spinery plastikowe. Na takich żyłkach plastikowych i te nie były z chipsów. Co tam u Ciebie gitara się ma? Ja to pamiętam jeszcze, jeżeli chodzi o tazosy. Jaka to była beczka. Szedłeś do sklepu. W ogóle wtedy to wszystkie dzieci chodziły do tego samego sklepu. Nie wiem czemu. Tam chyba jeszcze marketu nie było na moim osiedlu, tak mi się wydaje. Była taka gruba stara baba. Była jedna w ogóle akcja przy połowa z nią, że ja przychodzę do tego sklepu, oglądam się i ona do mnie tak. Masz pieniądze? Ja mówię, że nie no tylko przyszedłem pooglądać. A ona mówi bez pieniędzy to nie przychodź. I mnie wygoniła ze sklepu. Także nie wiem czemu, jakaś przypijewszona szmaciura i wam ten. Do tej pory się boję bez pieniędzy do sklepu iść. Generalnie był plus taki, że jak szedłeś do sklepu, to każdy w sklepie Każdy w sklepie wiedział, że ma ci wymacać żetona z Pokemonów. Inaczej nie kupisz tej paczki stranych chipsów, rozumiesz? Były szukane. No tak wymacać, się co? Jak patrzysz na grubą bawę, człowiek jakbyś widział to co ja przed oczami teraz, to wiedziałbyś, że nie chodzi o wmacanie tej grubej szproty. Karty Gladia. O, gladiatorzy, widzisz? Gladiatorzy. Takie coś. Ja, ja mam całą kolekcję tego. Ale nie mam przy sobie teraz w tym mieszkaniu, niestety. A ja pokazałbym wam, bo mam tak zawinięte człowieku. Jak ja mam to zapakowane tak, że za 4000 lat, jak już nasza cywilizacja wymrze, to przy, przyjdą ufoki takie, o, i znajdą u mnie to w mieszkaniu i powiedzą: co tu jest, ty? Ale to było już nowsze. To już jest nowsze. To jestem te figurki, ta? No to drogie to było, strasznie drogie. Gówno to było, pamiętam jak byłem mały. Jak takie małe opakowanie kosztowało chyba z 20 zł. czy coś. Oj, tu trzy dychy, ale to na Allegro. Beyblades? Co to jest Beyblades? Ta, ta, o to mi chodziło. O te plastikowe spinery. I to chyba to jest to czat? To jest to, co było na takie plastikową żyłkę, coś tak. i się kręciło? To jest to? Tak, tak, to jest to. Ja, pierd ja jakąś arenę nawet ja ma ulala. Ale pokczamp, ja pierdziele czuję się musi w czasie, co... Ale bym se to teraz zapieprzył. Huba buba, no huba buba to kloców zrobił, to już jest akurat popularne. ale jadło się, jadło. Huba buba jadło się, jadło. No to było koza guma. Taka, że w środku była taka zawinięta w taki rulon. O, taki. To chyba było dosyć tanie, a w tej gumy było w środku, naprawdę dużo. Bionikle, O, ja pierdziele, Bionicle. Jezus, ty, jakie binokle śmieciu? To. Ja to pierwszego tego bionikla dostałem na komunie. Nie wiem, ile się ma lat, jak się ma komunię. Mało na pewno. To pierwszego dostałem, pamiętam. Mam go jeszcze, ale nie w tym mieszkaniu. Niebieskiego chyba. Kurde, nie wiem z jakiej serii. Lui, ale z jakiejś starej w Lui. Nie. O, te miałem też. To jest stare akurat. Ten bionikl. To mam go nawet. Do on miał. Ten wionik, tutaj, pod tą zieloną tą, co ty robisz, pod tym zielonym się to otwierało i miał tam w środku takie małego co się je na pizzy. Krewetki? Krewetka chyba. Deso deskorolki na palce, o kur... Morda, kiedyś stare, ale to już nadal jest popularne. To są w takich zestawach z takimi kluczami było, nie? Że to może se kółka wymienia. Ale to chyba nadal się te bawione jest, o. Sobaty, ty, skate prawdziwy, jak cię nie stać na deskorolkę, se kup taką i się baw na ławce. Karty jo, gi, Joch, jak to się w dupę pisze, a Jugi Joch, no tak, no to była Eksodia, nie, na Oki, Niebieski Smok chyba i tam dalej były, nie. Mordeczko, co się wtedy działo? Ty, kumasz, że jak były te nie karty, tylko spinery. Były takie. O, to, to. Nie, nie to. Były spinery z yu -Oh, Takie metalowe, pamiętacie? O, ja. O Jezu, ja tu mam nawet tego, ha? <śmum> mam, ale nie w tym mieszkaniu, nie pokażę wam. Tego mam w dupę, tego. Boże, ja mam połowę z tych. To chyba ktoś moje na Allegro wystawił. W dupę, zaraz dzwonię do braciszka. Ty, co jest? Pieprzany wystawił moje spinery na Allegro. Taka patologia były z tymi spinnerami, że był w moim okolicy. Bo tam wszyscy ze sobą gadali wtedy, nie? To były trochę inne czasy, że się spotykali na Placu zabaw, tam w parku. Każdy się znał i ten. I się spotkaliśmy, i taki dzieciak, gadaliśmy na niego autko, bo się autkami lubił bawić, nie? I on właśnie miał te spinery, te tazosy z UGO. <noise> I był też taki jeden dzieciak, Patus, co jego matka. Handlowała y, tą wódką na, na lewo, nie? tak i patologia, pieprzona w dupę, no ale był taki, wiesz, nie odrzucasz nikogo, tak? No z kim by się bawił? Co z wujkiem pijanym, pieprzonym w dupę, by go w dupę też cisnął, wujek, No ale był patusem pieprzonym, to nie zmienia faktu, i była taka sytuacja, że siedzimy sobie, w, y, chyba to była jakaś piaskownica, nie? Siedzimy sobie. Jak masz piaskownicę, to ona jest otoczona z każdej strony chyba ławką taką, że możesz sobie usiąść przy tej piaskownicy. I ten typek autko pokazuje nam tak UGO, a ten dzieciak... Czekaj jak to w dupę było? Nawet nie pamiętam. Ten autko chyba na chwilę poszedł. To ten patus, co matka handlowała wódką, zrzucił szybko do piaskownicy te UGO, zasypał piachem i coś tam mu zaczął, wiesz, wkręcać. Że ktoś mu ukradł czy coś. Tamten z płaczem do domu poleciał, a ten odkopał i dość do domu, się gitara, nie? Szkoda mi teraz tego autko, jak sobie przypomnę, bo miał fajną kolekcję, go okradli i ja to widziałem jeszcze. Na no dodatek ciekawe, czy jest moim widzem, i teraz tak sobie myśli, o ty śmieciu, wiedziałeś o tym, i na jakimś evencie IM mnie zastrzeli po prostu. Pograne jakoś tak, fajnie, to jest fajne. Że miałeś ten kapsel, tu jednego tazosa miałeś I drugim się tak naciskało, nie? Pyk I się tak podnosił ten kapsel Pyk I tak skakał troszeczkę do przodu, nie? I musiałeś skoczyć na czyjegoś kapsla, rozumiesz? Jakaś dyscyplina sportowa chyba <grym> Maczugi japi <grym> Keczupowe Ale to nadal chyba jestem, mi się wydaje Jaki gówno Teraz to, cię, teraz to dzieci palą, piją i ćpają? Wtedy też po prostu ty się nie obracałeś w takim środowisku i tyle. Jak dla mnie to, że dziecko teraz pije, pali albo ćpa, nie zależy od tego czy się urodziło teraz czy w latach 90., tylko tak od tego jakich ma rodziców i jakie ma y, towarzystwo mordeczko. Nie od tego czy... O, ale kiedyś to było, tych dzieci nie piły, się bawiły tazosami. Nie, <laughs> bo miałeś farte, że tak trafiłeś. O, Jezus Maria, ty, patrz, x-meni. Tutaj Clash z tyłu, w ogóle ta bajka, jak sobie w ogóle zdasz sprawę, co ty oglądałeś, bajka Clash, Wiesz, jakim obrzydliwym robalem jest Clash, który ci się wpieprza w skórę i rośnie do wielkości jakiegoś jabłka? To jest obrzydliwe, a wtedy mówisz, ale kozak, kleszcz, zarąbiste, gdzie ma jaja w ogóle? No ja wolałem Fox Kids niż Cartoon Network, Cartoon Network. Hyper, no mordo, Hyper. Boże, wiesz jakie to było wydarzenie u mnie, jak oglądałeś tam Hyper, ten program, Hyper, o to, jak to oglądałeś i w jednym odcinku, jak takich dwóch gości prowadziło program, jakieś Review terytory, to się nazywało, nie wiem jak się to pisze ani mówi, tylko pamiętam po prostu dźwięk, nie? Ono ma peja trochę. I jeden typek w tym programie zabluźnił, rozumiesz to? Oczywiście była cenzura, ale zabluźnił. Boże, jakie to było wydarzenie. Przecież my się z braćmi śmialiśmy z tego chyba ze dwa lata. Rozumiesz, bo zabluźnił w tym programie, a my mieliśmy po 10 lat. Śmieszkowali. A jak się ten program wziął, Rew. A wpiszę tak review terytory. Na pewno znajdzie. Jak to się nazywało? Review tery tery. Sorry Poczekaj, rewiew, rew, rew O to to o. Pa, 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 Ten po lewo zabluźnił Pamiętam do teraz A w ogóle ten po lewo Albo ten po prawo to był właściciel całego Hyper Nie wiem czy wiecie Mi się później o tym skapnąłem Wiecie o czym ja pamiętam? Jak, wiecie jaki oni sobie żart zrobili Jak prowadzili ten program? Typek wstał Podszedł do kamerki, pochuchał na obiektyw, przetarł szmatką i powiedział: No, teraz to już widzowie mogą nas oglądać w HD. Mordy, teraz filmy na YouTube są 4K. <laughs> ale w HD po Maciaszek nagrywa w 8K filmy. To to ja miałem milion tego. Ogólnie to się dało kupić tanio, bo sprowadzali. I na rynku mogłeś sobie to kupić za 5 dych, ale. Nie wiem czy to podruba, ale były grane gierki. Ja bym chciał z wami kiedyś na streamie przejść, na przykład Medi Evil. Pa, taka gierka. Ale kotek byłoby ją przejść z wami na streamku. Jezus, Maria, to chyba ściągam i gra z wami na streamie. Piękne. To będzie przechodzone na streamie. Mordo, weź tam pamiętajcie o tym, żeby to ten, bo ja zapomnę zaraz. Pa, taka gierka była. Mortal Kombat, i, i miałem taką gazetkę. Coś jak CD-Action teraz, tylko to było coś innego, nie CD-Action. I w tej gazetce były kombosy wypisane jak napieprzać postaciami. Ja pierdzielę! kombo, jak bić postaciom? Prawdopodobnie, według mnie, prawdopodobnie te czasy lepiej się wspomina niż one były, według mnie. Bo zawsze się lepiej wspomina rzeczy, które... które się wspomina. Ale jakbyś miał teraz cofnąć pewnie do tamtych czasów i pograć w te gierki na Pegasusie, to prawdopodobnie w każdą zagrałbym po 5 minut i by mi się znudziło. I szczerze, tak prawdopodobnie by było. I nie rozumiem ludzi, którzy, wiesz, tak wspominają i tak bardzo by chcieli się cofnąć do tamtych czasów. Wątpię, że byłoby tak ciekawie Według mnie dużo lepiej to wspominać, bo na pewno wspomnienia są bardziej kolorowe niż była rzeczywistość. Mordeczko, jak ja grałem kiedyś w grę... Kurde, nawet nie pamiętam. Chyba Gothic 1. To mi się lagowało kiedyś na kompie, ja w to nie mogłem grać. Jezu, ja pa, je, zanim ja w, zagrałem w tego gotika na nowym komputerze, to ja myślałem, że to ma grafikę jak GTA 5. <laughs> po, po jakimś długim czasie zagrałem w tego gotika i mówię, o, kur... coś z tak, Jak masz PlayStation 2, to się wiem, to się tak pisze. Mordeczka, było PlayStation 2, mieliśmy dostać na święta to, na święta miało być dostawane PlayStation 2, mordo! Było normalne, czarne i tak dalej, ale też była świąteczna promocja w Empiku i było takie PlayStation dostawane. I takie dostaliśmy PlayStation, bo było 3 gry za darmo do tego i drugi pad, i miałem takie PlayStation. A potem się dziwisz, że ja mam różowe zabawki wokół komputera. Mi to już nie przeszkadza, po prostu się zahartowałem. Ty, w ogóle zdajesz sobie sprawę, bo my się zastanawiamy, jak działały te pistolety, ale pomyśl sobie. Jak to w dupę jest możliwe, że ludzie przed telewizorem sterowali tym pieprzonym Hugo? Telefonem się sterowało, tak? Że tam... Wiesz, czwórka, czwórka w lewo i chyba szóstka w prawo to było. Jak to w dupę jest możliwe? Pilota? Może pilotem. Ale skąd oni wiedzieli co ty klikasz? Ty, to specjalnie ci przegrywali, a wiesz co tam było do wygrania? Komputer był do wygrania, mordo. Jakbyś se w Hugo z płytki grał. Ale Hugo to była tak banalna gierka, to to musiało być podstawione. Nie no, nie wiem jak to działa, oluj. Co to za gierki, ty Shrek? Ej, w szeka nie grałem nigdy. O, gierki do przejścia na moim streamie. GTA Vice City, ta Thief. Ta, Jezus. Też stare Baldur's Gate Gra z Danonków Chyba z Actimela, pamiętasz? W ogóle jest, istnieje jeszcze coś takiego jak Actimel Ty w ogóle Actimel jak było? Powiem wam prawdę teraz Miałeś takich trzech bohaterów w aktimelu nie? Typiarka, typek napakowany i kapitan Rozumiesz, że Actimel to były trzy imiona? Actimel I Mel to była typiara? Ja pierdziele mordo o, o, mam! mam, ale ona dredy miała Nerwarian wygląda Pa, jest napakowany typek, tu jest ten I jest Mel, pa 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 Mel Jest! Mel, ona się mówiłem, że się Mel nazywa Jakby ci melał ktoś na ryj, ale dredy ma A tutaj jest dla dla, dla porażonych mózgowo dzieci chyba bajka Ale to była taka wersja, ja nawet nie widziałem kuzackiej Nie no jakby Nerwarian chat tak wyglądał to chyba plus 5 widzów byłoby, co? Papaj? Był papaj, co w pieprzał też był papaj. Paj. O, nie ten papaj, ten papaj, ten. Ten papaj, czad, bo wy nie wiecie, który, wie. pa. O, nie, nie, ten mówię przecież. Ten, ten, ten. O, ja ten typ taki, co się lał z nim. Kumasz? Pa, pa, pa. O, to ja w bajce, A to dlatego tak wyglądam. I nawet nie wiedziałem, że chciałem wyglądać jak on, wiecie? to dwa? Jezus, ty typ rury wyrywa ze ścian. To jest nienormalny. O, patrz, patrz, szpinak mu niosą, zobacz, zobacz. Gdybyś ty jadł tak szpinak, to byś wyglądał dobrze, a nie ...suchoklatesie się przed kątem. Patrz goście z kaloryferem o, na plecach biegą. Ale mi na pieprzu. Na Fame ma. <noise> z papajem bym na fajm ma wyszedł. Ty dom podniósł. Ale ze mnie ścieka zrobił. Ale Pięść mistrza zen, co to w tupa? A, czy to nie jest ten? Jezus to jest to gówno? Bo tak obrzydliwe, albo była konkurencja typ tak wziął rankę, papierem mu tu jechali, żeby miał takie ranki i potem łapę w sok z cytryny wkładał i... Tam soli pieprzu, Boże! To najgłupsza rzecz, jaka istniała. O, Spartiat był w tym programie. Pas ten niebieski to ja. Cześć, sporta, koleż, kto? Ale pogoda, to ja! Ja, znam. ja jestem twoim przyjacielem! Ja o kurde, burzyn rudy! Kamień sporta, kamień. Oluju! Pan nerwarian hey by guys, to dobrze komentował! Aluje. Przekonajmy się, czy by to dobrze komentował, po prostu! na Q, na ostatnim poziomie 20. Later. Na pierwszym jest tak samo i tutaj. Co poziomu zmniejszałem po prostu o 5? No, Garen ostatnio na topie się jakiś taki popularny robi, nawet na solo kolejcego b na tym wysokim diamencie. I Kozak, kumy. zadziwiająco był dobry, tak naprawdę. Dobry i irytujący. Z jakimś Trinity Force, z jakimś. Taki, taki bardziej AD, bym powiedział. I kurde, robił roboty, więc w sumie rozumiem, dlaczego to Q dostaje nerfa. Prezentacja Uważa, Garena. Garen z Trinity Forza A pamiętacie to? O, ostatnio z kolegą o tym gadałem Dyrektorze. Ten dubbing To była tak straszna bajka na tamte czas. Ta muzyczka, to jest... To jest coś co się kojarzy bardzo Dobra, głos Hugo chce Także ja dziękuję za dzisiaj bardzo. Doceniam każdego, kto ogląda, kto follow. A ja znikam dzisiaj. Puszczam jeszcze reklamki. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, Dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez wszak, on zabijał WP.